Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dziś mówić będziemy o replikach Specna Arts, ale zanim napiszecie w komentarzu, bo piszcie w komentarzach, zanim napiszecie w komentarzu nie kolejny AR-15, no to zobaczcie, do tego pudełka AR-15 się nie zmieści. I tak, pudełko jest tutaj elementem zestawu. Podobnie zresztą jak ta naszywka. Jest to zestaw Deluxe. Tylko 50 sztuk planowane jest w takim zestawie, a w środku replika pistoletu Specna Arms, który powstał w komitywie z EMG oraz Salient Arms. Jeśli jesteś fanem replik pistoletów z najwyższej półki, no to na pewno firma EMG i te szczególnie ich produkty sygnowane logiem Salient Arms to nie jest dla Was nic nowego i pewnie już tą bryłę i ogólnie kolorystykę rozpoznajesz. Jednak w tej konfiguracji jest to wyjątkowo przeznaczony produkt tylko dla Specna Arms. Nowa replika Specny napędzana jest magazynkami na Gringas. Zwalniacz magazynka z takim uroczym złotym logo Salient Arms wykonany jest z aluminium, podobnie spust. Zwalniacz zamka jest stalowy. Szkielet wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, z bardzo charakterystyczną fakturą, która jednocześnie daje świetny chwyt, ale też nie daje tego nieprzyjemnego dotyku, jeżeli nie używamy rękawic. Bardzo często tego typu chwyty po prostu drapią i wręcz wgryzają się w skórę. Dodatkowo mamy tutaj krótką szynę RIS do montażu latarki bądź oświetlenia taktycznego. Powiększony magwell ulepsza i przyspiesza wymianę magazynków. Zamek wykonany jest z aluminium, ma też bardzo charakterystyczną fakturę oraz płytkę, po której demontażu możemy zamontować aż 4 dostępne w zestawie płytki do montażu optoelektroniki, czyli kolimatorów. No, więc mamy 4 takie płytki do wyboru. Każda z nich do innego rodzaju kolimatora, w zależności jaki chciałbyś dokupić albo jaki już posiadasz. Jednakże, jak już zamontujemy tutaj kolimator, to może się okazać, że mechaniczne przyrządy celownicze będą do niczego nieprzydatne, bo będą za niskie. Dlatego w zestawie znajduje się też wyższa muszka i wyższa szczerbinka. Dodatkowo mają jeszcze przyrządy światłowodowe, więc polepszają nieco celowanie, szczególnie w takich warunkach nieco ograniczonej widoczności. A gdybyś nie używał kolimatora, ale zdecydował się zamontować tłumik bądź naświetlacz, który wystaje nieco poza obrys pistoletu, to też takie wysokie przyrządy celownicze pozwolą Ci po prostu być celnym. A jeśli o tłumikach i naświetlaczach mowa, to w zestawie mamy nakrętkę, a ona nakręca się na adapter 14 mm lewoskrętny, ale można go odkręcić i wtedy mamy dostęp do 11 mm prawoskrętego gwintu, w zależności od tego, na jakiej zasadzie działa nasz naświetlacz. A sama lufa, no to po prostu dzieło sztuki. W kolorze nieco miedzianym, która z tymi złotymi elementami tworzy naprawdę świetny duet. Ale jeśli chodzi o taki tracer, który tak naprawdę profilem nie jest zbyt szeroki, to dalej możemy używać tych przyrządów, które mamy zamontowane po wyjęciu z pudełka. Przydałoby się jeszcze trochę kulek typu tracer, żeby je naświetlać i powiem Wam, że 1000 takich kulek też jest w zestawie. No wiadomo, że jeszcze jakiś gaz by się przydał, więc gaz WE również znajdzie się w paczce, którą zamówicie i wcześniej zademonstrowane Wam pudełko z naszywką. To wszystko jest zestaw Deluxe, jedynie 50 sztuk. Spieszcie się kupować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV.